Instytut Polski w Kijowie, i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiają film dokumentalny Wiesława Romanowskiego Obserwatorium. Ten gmach został zbudowany na granicy przedwojennego państwa polskiego. 5-6 metrów za budynkiem są słupy graniczne z Czechosłowacją, a od marca 1939 z Węgrami, ale gmach był budowany w roku 1937 i 1938, jeszcze była Czechosłowacja. I Czechosłowacja wspierała ukraińską irredentę, OUN. Tam były obozy szkoleniowe, tam druki, tam szkolono bojowników OUN i państwo polskie chciało zbudować kolejny element zabezpieczenia się przed ukraińską antypaństwową irredentą. Dlatego w tym gmachu umieszczone jest posterunek Korpusu Ochrony Pogranicza. Faktycznie w Europie Środkowej i dalej w Zachodniej były zaczęte takie budowy. Jeżeli patrzeć na Słowację, to na Tatranskiej Łomnicy też jest obserwatorium, które jest na poziomie 2600. Jeżeli bierzemy Szwajcarię, Sfinks powyżej 3500. I oczywiście decyzja była podjęta w pierwszej kolejności z punktu widzenia wojskowego. Decyzje o lokalizacji budowy teleskopów to zawsze są to względy polityczne, gospodarcze i kwestia wpływu, bo jeżeli gdzieś mamy zainwestować dużo pieniędzy, to zawsze ważniejsze są wpływy gospodarcze, polityczne niż wpływy, niż względy naukowe. Ta lokalizacja, wydaje mi się, że związana była z tym, że potrzebna była stacja pogodowa dla ruchu lotniczego i to było bardzo ważne, ponieważ mieliśmy samoloty, które latały do Rumunii i pogoda w tym rejonie Polski nie była dobrze monitorowana. W archiwum Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie są przechowywane pisemne sprawozdania z obserwacji meteorologicznych w obserwatorium na górze Pop-Iwan. Sprawozdania pochodzą z 10 miesięcy, od października 1938 do lipca 1939 roku. Trzy razy na dobę pracownicy odnotowywali zmiany w parametrach meteo. Zbiorcze dane wysyłali raz w miesiącu do Warszawy, do dalszych badań. Ich obowiązkiem było także przekazywanie do Instytutu informacji synoptycznych służących do opracowywania aktualnych prognoz pogody. Co 3 godziny nadawali meldunki drogą radiową do Warszawy za pośrednictwem radiostacji w Stanisławowie. Ostatnie pisemne sprawozdanie zostało wysłane do Warszawy 4 sierpnia 1939 roku. Marzę, aby znowu działało obserwatorium meteo. O godzinie 12 w Polskim Radio, kiedy mówi się o pogodzie, lektor powie: z obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku na górze Pop-Iwan informują, że... To jest moje marzenie. Mamy 2 czasopisma. Jeden z tych artykułów dotyczy, napisany przez Jana Gadomskiego, dotyczy obserwacji komety Hassela-Jurłowa-Achmarowa, która była obserwowana w zimą 1939 roku. Krótka notatka o jej obserwacjach, jej położeniu na niebie i jasności. Po pierwszym roku pracy okazało się jednak, że miejsce na obserwatorium astronomiczne nie zostało zbyt dobrze wybrane. Czyste niebo z Pop-Iwana można było obserwować tylko przez 30 dni w roku. Wtedy już nie było czasu, żeby przez 5 czy 10 lat prowadzić w kilku miejscach te obserwacje takie klimatologiczne, no i wybrać najlepsze miejsce.
No i okazało się, że Pop Iwan pod tym względem nie jest najlepszy. Są bardzo silne wiatry, które no, przez wiele dni w roku mocno utrudniają obserwacje. W Polsce tych nocy bezchmurnych, takich czystych obserwacji jest niedużo. No, jest w ciągu roku powiedzmy około 100. Podczas gdy na przykład w Chile, no to takich nocy jest ponad 300 bezchmurnych zupełnie nocy. Jak na owe czasy to było obserwatorium średniej klasy. Tego typu obserwatoria istniały w wielu miejscach w Europie. Kiedy mówimy o jakości obserwatorium, mówimy o jakości instrumentów. To były bardzo wysokiej jakości, świeżo kupione w firmie Grab w Anglii. Natomiast to nie były teleskopy pierwszej klasy światowej z oglądanymi lustrami. Z punktu widzenia polskiej astronomii końca lat 30. to były instrumenty wspaniałe. Mit Rzeczypospolitej. To państwo przedwojenne chciało pokazywać potęgę i majestat Rzeczypospolitej. Ten gmach zbudowano za ogromne pieniądze. 1 000 000 przedwojennych złotych. Fachowo mówiąc, trzeba liczyć razy 12,5, czyli kosztowałoby to obecnie 12,5 miliona złotych. Ogromne pieniądze wtedy i ogromne pieniądze dzisiaj. Biały słoń, słoń albinos, rzadki gatunek słoni, był czczony w niektórych krajach jako święte zwierzę. Przez lata tak nazywano obserwatorium na Popie Iwanie. Przypominało białego słonia podczas trwającej tu długo zimy. Z dawnych czasów to ogromne zwierzę uosabiało mądrość, moc i roztropność, twierdzili entuzjaści obserwatorium. Dla krytyków biały słoń w sercu Karpat był symbolem szaleństwa i zbytku. Zastosowano najwyższą technikę, na wyniki najnowszych badań naukowych, w sensie budowlanym, wyposażeniem itd. oraz najdroższe materiały. Przed wojną uważano, że tanio można zbudować tylko coś, co się rozleci, nie będzie trwałe. A coś, co ma być potężne i trwałe, musi kosztować. Zastosowano te przeciwskraplacze, sprowadzono korek, od wewnątrz był korek, sprowadzano go z Portugalii. Cegła tam zastosowana jest słynnej przedwojennej firmy lwowskiej Rajs. Nie najtańsza, najdroższa. Projekt, który z jednej strony nawiązywał do architektury zamkowej polskiej, a z drugiej strony był to gmach, który miał nie walczyć z terenem, miał się wkomponować w górę Pop Iwan. Dlatego zastosowano wyłącznie kamień miejscowy i dlatego ten budynek jest pięciokondygnacyjny, z czego dwie najniższe kondygnacje są w istocie wkomponowane jak gdyby w górę. Tam nikt bulderzerem nie jechał i dziury w górze nie robił, tylko wykorzystano skłon góry, żeby tak zbudować. Huculska piramida. Piramida zbudowana na podobieństwo piramid egipskich. Zbudowana za ogromne pieniądze pracowitymi rękami Huculów, miejscowej ludności. Na niedostępną, groźną górę wszystko, co było potrzebne do budowy, wnieśli na swoich plecach i grzbietach koni. Huculska piramida to obok białego słonia drugi wątek społecznego sporu o przeszłość i przyszłość obserwatorium na górze Popki. Huculi mogli zarabiać dobre pieniądze i zarabiać natychmiast. Na wózkach, na konikach, na plecach, wszystko to Huculi wciągali do góry. Podobnie jak ten kamień, z którego budowano, który tam gdzieś w okolicy był zbierany i wnoszony do góry. I za to wszystko płacono natychmiast gotówką. Na ten czas to był 1 000 000 dowojennych złotych. I w tej sytuacji faktycznie inżynierowie generała Berbickiego od razu opłacali za materiał, za roboty i to bardzo szybko przyspieszało też budowę. Różne informacje kręcą się, że w jeden dzień pracowity Huculów mógł zarobić około 12 zł. To była kolacja w najdroższej restauracji Warszawy.
cały czas mamy klucze tutaj, którymi obserwatorium zostało zamknięte, kiedy było ewakuowane i cały czas teraz klucze czekają u nas w obserwatorium, abyśmy mogli kiedyś z powrotem otworzyć to obserwatorium. Władysław Widowicz wręczył mi klucze. To są oryginalne te klucze, które on zamykał obserwatorium, wziął to do kieszeni. No i na stronę węgierską wtedy 18 września 1939 zeszedł tam. No i te klucze długą drogę przebyły, trafiły do mnie, a potem uznałem, że chyba najlepszym miejscem, którym to powinno być przechowywane, jest właśnie obserwatorium warszawskie. Miałem przyjemność spotkać pana Władysława Midowicza jeszcze jako student. To pierwsze spotkanie zupełnie przypadkowe na mnie wywarło bardzo duże wrażenie. Jakby spowodowało u mnie takie głębsze zainteresowanie się problematyką obserwatorium na Popie i Wanie. Takich spotkań odbyłem kilka. Pan Midowicz bardzo chętnie i z dużą werwą, mimo poważnej choroby, bo był chory na serce, opowiadał o tych czasach, zwracał uwagę to, że wspominał te czasy z taką dozą emocji, jakby się to działo tydzień, dwa tygodnie czy pół roku temu, co też dawało mi dużo do myślenia, że można być tak zaangażowanym w niektóre działania ze swojego życia, że po kilkudziesięciu latach wspomnienia są bardzo emocjonalne. Ostrym w swoich wypowiedziach, w ocenie innych osób. Ja jestem człowiekiem raczej łagodnym i to nie do końca mi się podobało, bo uważam, oczywiście każdy ma prawo do oceny i do takiej czy innej formy oceny drugiego człowieka, ale nie ma ludzi idealnych, także ci, którzy oceniają kogoś ostro, też najczęściej nie są idealni. Był człowiekiem ogromnej wiedzy, miał talent literacki i wydał takie opowiadania, które Życie i sny Tymoteusza Średniaka. To są literackie opowiadania, ale opowiadania zawierające ogromny ładunek autobiografii. Obserwatorium na Popie i Wanie on traktował chyba jako taki ciekawy, ale epizod. I ciekawe jest również to, że on się tak naprawdę nigdy z tym nie identyfikował. Z ideą budowy, funkcjonowania obserwatorium, zawsze to opowiadając obserwatorium używał takiej trzeciej osoby, że to oni zbudowano. Dużo słów krytyki również, jeżeli chodzi o koszty, tego formułował. Oczywiście to było już z dystansu wielu lat, bo przecież przeżył wojnę i pozwalał sobie na tego typu sformułowania, że te pieniądze powinny być wydatkowane, na zakup, to pamiętam do dzisiaj, działek przeciwlotniczych, tak? Bo nie było czym bronić miast bombardowanych przez Niemców. Z tych rozmów, które ja w tej chwili pamiętam, co on mi mówił na ten temat, to wyglądało na to, że on był... Nie oceniał tak jednoznacznie, że albo było źle, albo dobrze, ale z wypowiedzi jego, z charakteru tych wypowiedzi wyglądało na to, że był bardzo zadowolony i żałował, że musiał w takiej sytuacji opuścić tego Popa i Wana. Zresztą tam się wychowywał jego syn Jacek. On był człowiekiem gór. Chyba na pierwszym planie on stawiał swoje zaangażowanie w organizację turystyki górskiej, czyli w znakowanie szlaków, walkę z niemiecką turystyką na terenie Karpat Zachodnich, z tym Beskidem Ferainem, sprawy Babiej Góry, Markowych Szczawin i później znakowanie szlaków w Tatrach, gdzie wiele lat już po powrocie do Polski się tym zajmował. Trudno go nazwać entuzjastą tego obiektu, mimo że zapewne był w pełni profesjonalnie zaangażowany w jego właściwe funkcjonowanie. Władysław Widowicz był kolegą szkolnym mojej mamy.
w Białej Krakowskiej, tak to się nazywało. Ja nawet w domu mam takie tablo, to się nazywało maturalne, gdzie tam jest chyba niepełnych 20 absolwentów tego gimnazjum w Białej Krakowskiej. No i Władysław Midowicz postanowił odwiedzić swoją dawną koleżankę, którą moją mamę. To było parę tygodni po jego powrocie do Polski. No i między innymi zeszła sprawa na jego losy wojenne. On opowiadał, że sporo świata zwiedził. Był na Malajach, był w Australii, wytaczał tam trasy turystyczne. My wiemy nie wszystko o Władysławie Midowiczu. On mi wprost powiedział, proszę pana, o pewnych rzeczach ja jeszcze panu nie mogę opowiedzieć, bo mnie nadal obowiązuje tajemnica wojskowa. Dzień 17 września, dżdżysty i przenikliwy aż do południa, zakończył chyba najpiękniejszy zachód słońca, jaki kiedykolwiek oglądałem z grani Czarnochory. Strzępki mgiełek drgały nad północnymi dolinami, a liliowa zorza długo paliła się na stokach Ineula. W zapadającym mroku podszedł do mnie przodownik Straży Granicznej i powiadomił, że na otrzymany przed chwilą rozkaz mają opuścić obserwatorium, udając się ku Uścierykom i granicy rumuńskiej. Tak samo placówka obrony narodowej. Kuculi czekający obok z jucznymi końmi trącali się łokciami, szepcząc: wrze kineć, już koniec. Klucz zazgrzytał w kutych drzwiach wejściowych i cała karawana koni i ludzi ruszyła wzdłuż muru, przechodząc po kolei granicę państwa. Uklęknąłem, całując mokrą ziemię. Wiatr zacinał przenikliwym deszczem i wielka kurtyna sinych chmur jakby opuszczała się za nami na granie Czarnochory. W 80. rocznicę otwarcia obserwatorium entuzjaści jego historii i odbudowy postanowili spędzić na wspólnej wędrówce do odbudowywanej placówki. To prawie 10-kilometrowy szlak, którego część, by zdążyć wrócić przed zmrokiem, można pokonać terenowymi samochodami. Obserwatorium było najwyższym zamieszkałym punktem w Polsce i z wyjątkiem małego schroniska AZS, odległego o pół godziny drogi, stało na absolutnym odludziu, pisał Władysław Midowicz. Najbliższa agencja pocztowa i jedyny sklepik znajdowały się w odległym o 20 km Żabiem Zelenym. Od najbliższego lekarza w Żabiem Słupejce dzieliło nas 50 km. A od stacji kolejowej w Kolomyi z górą 120 km. Przy możliwej pogodzie najpopularniejsza była wielogodzinna wędrówka głównym grzbietem Czarnochory do Doliny Foreszczenki.
Dla prawdziwych ludzi gór pobyt w obserwatorium był bez wątpienia fascynujący. Wszędzie, aż po widnokrąg, grzbiet wynurzał się spoza grzbietu, szczyt spoza szczytu, grań spoza grań. Wielkie doliny obu Czeremoszów wiły się dziesiątkami kilometrów pod stoki Kopilaszu oraz odległe ich Nitezy i Perkałabu. Na południowym podnóżu lśniło jezioro Klauzy-Balzatul, a w głębiach rozwierała się Dolina Cisy. Pogoda na Pop-Iwanie była typowa. Wiatr, mgła, przenikliwy chłód. O, obuw wam zrobię, czekajcie! Bliźniaczo podobna do tej sprzed 80 lat, gdy deszcz i chłód radykalnie skróciły uroczystości otwarcia obserwatorium z udziałem marszałka Sejmu II Rzeczpospolitej Aleksandra Prystora i generała Leona Berbeckiego, prezesa Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, formalnego inwestora budowy obserwatorium. Rektorzy zaprzyjaźnionych uniwersytetów warszawskiego i iwano-frankiwskiego próbowali zatknąć proporce swoich uczelni, znak współpracy i nadziei na pokonanie wszystkich przeciwności pojawiających się na drodze odbudowy obserwatorium. Tym razem jeszcze się nie udało. Tak samo 80 lat temu przeszkadzał mi też. Wbrew silnemu wiatrowi uczestnicy uroczystości odśpiewali hymny narodu. W miejscu, gdzie kiedyś był plafon Józefa Piłsudskiego, patrona obserwatorium, zapalili znicze, czcząc pamięć budowniczych placówki i Władysława Midowicza. Którzy obserwatorium budowali przed wojną oraz pamięci pierwszego i jedynego jak dotąd kierownika. O, udało ci się. O, dziękuję bardzo. Dobrze. Proszę, o, udało ci się. Uniwersytet Warszawski jest bardzo dumny z tego, że może uczestniczyć w tym przedsięwzięciu odbudowy obserwatorium na górze Pop-Iwan. Po pierwsze dlatego, że ta możliwość współpracy Uniwersytetu Przykarpackiego z Uniwersytetem Warszawskim jest bardzo interesująca z naukowego punktu widzenia, a po drugie także dlatego, że wierzymy, że ten obiekt może służyć nie tylko uniwersytetom, ale także turystom, badaczom z innych uczelni i być miejscem spotkań bardzo różnych ludzi. Dlatego bardzo zależy nam na tym, aby obserwatorium zostało odbudowane w całości i pokazywało swoje piękno i swoją wspaniałość. Rekonstrukcja tego obiektu nie jest łatwa, ale dzięki zaangażowaniu bardzo wielu instytucji, po polskiej, po ukraińskiej stronie, udaje nam się konsekwentnie odbudowywać jej rolę. I to nie tylko rolę jako ośrodka naukowego, ale również jako ośrodka turystycznego i również jako stanicę współpracy służb ratowniczych polskich i ukraińskich. Więc chcemy przywrócić nie tylko symbolikę tego miejsca, ale również wagę tego miejsca dla współpracy polsko-ukraińskiej. Fauna Pop-Iwana i właśnie z etymologicznej strony. Fauna Pop-Iwana ze strony etymologicznej wyróżnia się tym, że istnieje tu cały kompleks gatunków endemicznych, których nie ma już nigdzie na planecie. Żyją tutaj w izolacji na wysokości ponad 2000 metrów, rozwinęły się na swój sposób, miały swoją ewolucję. Dzisiaj możemy je badać. Z tego punktu widzenia ekosystem Pop-Iwana, zwłaszcza alpejskie łąki, jest bardzo cenny
i ważne, żeby go zachować. Dlatego są tu utworzone dwa obszary chronione. Karpacki Park Narodowy w obwodzie Iwano-Frankiwskim z jednej strony oraz Karpacki Rezerwat Biosfery ze strony Zakarpacia. Obserwowanych przez naukowców gatunków nigdzie indziej nie znajdziemy. Nie ma ich w innych górach. Te ekosystemy, zwłaszcza ekosystemy alpejskie, które występują powyżej 1800-1900 metrów, są niezwykle cenne, a jednocześnie wyjątkowo wrażliwe. Musimy teraz znaleźć takie podejście, które pozwoli nam nie tylko badać, ale także przewidzieć, co stanie się w trakcie zmian klimatycznych i jak zapobiec zanikowi tych ekosystemów i jak zachować ich różnorodność. Ta praca jest dziełem przyszłości, dziełem naukowców. Mamy nadzieję, że gdy w niedługim czasie zostanie przywrócona praca obserwatorium, będzie w nim umieszczona stacja biologiczna, prowadząca regularne obserwacje naukowe z udziałem ekspertów z różnych dyscyplin i z różnych europejskich i światowych ośrodków. Taka współpraca w obserwatorium może być silnym impulsem do dokończenia prac nad pełną inwentaryzacją biologicznej różnorodności i bogactwa gatunków, które występują w Karpatach i na Popie i Wanie. Przyszłością obserwatorium na Popie i Wanie i Czarnochorze są naukowe projekty badawcze i działania ochraniające środowisko naturalne. Co można kontynuować z dotychczas prowadzonych projektów badawczych i środowiskowych? Interesujące jest stworzenie w obserwatorium ośrodka monitorowania bioróżnorodności pod wpływem zmian klimatycznych. Ciekawy jest projekt Gloria, zainicjowany przez austriackich naukowców w celu zbadania zmian klimatu i zmian dynamiki roślinności na wyżynach. Ważne jest również monitorowanie zmian w górnej granicy lasu. Aby to badać, można wykorzystać pracę znanego polskiego badacza Andrzeja Środonia, który badał przesuwanie się górnej granicy lasu w masywie Czarnochory. Interesujące jest porównanie zmian górnej granicy lasu w ostatnich 50 latach, które minęły od czasu publikacji jego pionierskiej pracy na ten temat. Moim zdaniem na Popie i Wanie powinien powstać ekoośrodek, unikalne Muzeum Przyrody Czarnochory. Zaczęliśmy 6 września 2012 roku pierwszy transport poszedł na Popiwo. Powiem szczerze, że też myśleliśmy, że w ciągu jakichś 2-3 lat będzie zakończone. My, że bardzo szybko będzie obiekt wysuszony, ale przez dobrych 70 lat mury na tyle nabrali wilgości, że faktycznie nie udało się nawet za 2-3 lata to zrealizować. Zaczęła się druga problema. Gmach wyschnął i od razu zaczęły padać kamienie. Kiedy była wilgość, to utrzymywało kamienie w ścianie. Natomiast zaczęły się inne procesy. Także krok po kroku góra i obserwatorium daje nam nowe zadanie do wykonania. Latem, nie tylko przy dobrej pogodzie, górę i obserwatorium odwiedza dziennie około 400 turystów. Do obserwatorium wiedzie 5 oznakowanych szlaków. W obserwatorium mogą liczyć na spartańskie warunki do odpoczynku i opiekę doświadczonych taterników. Gdy byłem na Popie i Wanie pierwszy raz, ten majestatyczny budynek zrobił na mnie ogromne wrażenie. Był tak duży, że nie mogłem zrozumieć, jak to się stało, że ludzie tam go zbudowali. Jak to było możliwe? Ile musieli poświęcić na to energii i sił? Nie mogłem też sobie logicznie wytłumaczyć, dlaczego inni ludzie zniszczyli ten budynek. Dlaczego został porzucony i popadł w ruinę. Pop i Wan, jak każda wysoka góra w Karpatach, ma kilka nazw. Każda z nich rozpoczyna nową, często oryginalną narrację o jej historii. Co dotyczy samej góry, nazwy góry, to zawsze jest mylące, ponieważ myślą, że to jakiś ksiądz Iwan.
Natomiast te Husołowie mówią, że jednym słowem trzeba mówić, popiwany, popiewać taką muzykę, wiatry popiwają. I pod względem tego, że naprawdę bardzo często jest potężne wiatry, to można sobie wyobrazić, jak śpiewają te góry. Pop Iwan jest oficjalną nazwą góry i to od dawna. Przynajmniej od czasów wojny jest stale obecna na ukraińskich i na zagranicznych mapach. Teraz istnieje tendencja do ukrainizacji, do zmiany nazwy na ukraińską. Często mówi się, że nazwa Pip Iwan rzeczywiście brzmi jak Pop Iwan. Dwa słowa razem. Słowo popiewać ma oznaczać wiatr, który wieje na górze Pip Iwan i śpiewa. Ale jeśli prześledzić mapy z końca XIX wieku, jest oczywiste, że nawet wtedy była nazwa Pop Iwan, tyle że napisana po łacinie jako Pop Iwan. Istnieje też teoria językoznawców, filologów, że jest to nazwa wywodząca się od rumuńskiego nazwiska Pop, które w tamtych czasach było dość popularne w Karpatach. Wówczas do słownika weszły też zwroty na Popa Iwana, od Popa Iwana. Istnieje również nazwa Biały Słoń. Niektórzy twierdzą, że powstała dlatego, że obserwatorium zimą staje się bardzo białe, przypomina słonia. Niektórzy ludzie mówią jednak, że Biały Słoń związany jest z bardzo popularnymi kiedyś, w czasach sowieckich, porcelanowymi słoniami. Były to bardzo drogie, piękne figurki, jednak mało praktyczne i niepasujące do sowieckiego otoczenia. Sceptycy obserwatorium na Popie Iwanie uważają, że jest to idea zbyt droga do realizacji. Przypominają, iż dlatego w przedwojennej Polsce Pop Iwan był nazywany Białym Słoniem. Była to inwestycja wymagająca ogromnych pieniędzy i nikt wówczas nie wiedział, czy przyszłość potwierdzi jej sens. Ponieważ ma być dźwignięte wspólnymi siłami polskimi i ukraińskimi, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Przykarpacki, ma być symbolicznym przykładem współpracy polsko-ukraińskiej. Zwłaszcza, że czasy są takie, że przykładów negatywnych jest więcej niż pozytywnych, a obszar akademicki jest absolutnie niekonfliktowy, ponieważ to ta instytucja, jeśli uda się przywrócić do życia, będzie działać na obszarze współpracy akademickiej, kształcenia elit akademickich. Zatem to jest taka idealna okazja, żeby pokazać coś dobrego na obszarze, gdzie tyle jest złego. Za 10-15 lat mam pewność, że uda się to odbudować, ponieważ to już jest takim projektem wielonarodowym. Z jednej strony wielkie wsparcie po stronie polskiej, też mamy wsparcie i po stronie ukraińskiej i to świadczy o tym, że każdy już patrzy na ten obiekt nie tylko jak na jakąś taką rozrywkę, nostalgię o przeszłości, a też na potężny badawczy centrum naukowy. Po raz drugi szalona sprawa, że ktoś się rzucił na szalony pomysł odbudowy gmachu, który upadał, z próbą przywrócenia go do życia. Tych dwóch szaleńców to Igor Cependa i Jan Malicki. Ufam, że będziemy nazywani szlachetnymi szaleńcami jednak.
Czytał Andrzej Seweryn.